Siemanko, z tej strony Piotr, kurwa. Dzisiaj sobie wyczyścimy gaźnik, bo coś zaczął dziwnie chodzić i z komory powłokowej zaczęło ciec paliwo i to sobie wyczyścimy. Ogólnie chciałbym powiedzieć, żebyście zostawili lajka i subika tam na dole, bo mnie to motywuje bardzo, by nakrywać dla was te filmiki oczywiście. Tutaj mam mojego garka. Widzicie, no trochę mam rozpiernić na tym stole, a to się wszystko sprzątnie. No to widzimy się przy ogarku. Dobra, lecimy, odkręcamy wszystko. A już sobie tutaj szybko popuściłem, by nie zajmować czasu, puszkę. Wszystko już, no odkręcę sobie. Dobra, przepustnięta do końca. Wyciągnięta. Dobra. Co tak tu siedzi? Dobra. Mam problemy znowu. Dobra. Mamy nasz gaźnik. Idziemy teraz na stół operacyjny z nim. Dobra. Jesteśmy na stole. I tak. Tu mam paliwko, żeby zostało przygotowane. Ucieknie z niego, jak nie wiem co. Ach. Odkręcamy sobie śrubkę. Dam sobie on tutaj obok. Dobra. Ściągamy sobie filtr. No, ciężko wchodzi, więc sobie go podważę i... O, ile paliwa. One, wszystko dobra. To teraz tu by było, przydało się to odkręcić. Nie tym paskiem, bo to jest jakiś niedorąbany. Sorry, że to wszystko takie pocięte, ale mój telefon ma downa i nic, tylko na złom z nim ogólnie, że nie wiem co tam teraz nagrane jest, bo to wszystko zacinam do 20 sekund i nie wiem co z tym zrobić, czy to na złom wyrąbać, czy to rozwalić, crash testa zrobić, kigowie. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. O, przerwana już ta uszelka. Dobra. Aż pływak. Mam ten stary typ jeszcze pływaka. Bez fokusa nie chyci. Dobra. Mam wynurę do paliwka, zobaczyć czy działa tak. Ma w ogóle. Ojacie. Słuchajcie, to jest uszczelka do wymiany. Aha. Do wymiany uszelka najbardziej. Wykręcamy tą dyszę dalej. Jest 5 odcinków. Taka długa ona jest. Nice. Sprężynka też tu jest. I teraz dyszę. Dobra. Dyszę przekładamy też, bo to trzeba wszystko wyczyścić. Dobra, poszła. Proszę, w środku jest. Proszę, zaraz wykręcie, pewnie jakiś mały płaski może. Dobra, czy taki płaski to wejdzie? Do innego płaskiego nie mam. Shit. Pan tak, mój mały płaski gdzieś się stracił, więc... Go spróbuję wkrętarką chyba. Kurde, tam trafić, to jest pytanie. Poszło. O kurde.
właśnie coś tam się wykręciło, a to? Dobra, jedna poszła. Teraz tak. Co to wyleciało? A, dobra. Nie widziałem, co tam wypadło. Dało się wykręcić. Trochę się zmasakrowała jedna dysza. Dobra, i czyścimy sobie. Dobra. Czyścimy cały gaźniczek sobie. Co to jest? Tutaj uszczeleczki, jeszcze koniec. Zobaczymy, da się kogoś na uszczelkę. Dobra. No i tak wygląda czyszczenie gaźnika po prostu. I później wszystko z powrotem zakręcamy i śmiało do motorka i jeździmy i regulujemy przeciwnie na początek. No to dzięki, że oglądaliście. Zostawcie suba, lajka, napiszcie w komentarzu. Nie wiem, coś. Obojętnie, cześć.